I witam was serdecznie, moi drodzy, i zapraszam was do kolejnego odcinka z serii Strefa Piradiacji. Ha, zapamiętałem tym razem. No i cóż, latamy po dachu elektrowni, walczymy z monolitem, chociaż ostatnim razem ten jegomość jeszcze próbował nas powstrzymać, ale na szczęście mu się to nie udało i nie stanowi już zagrożenia. No i cóż, ruszajmy dalej. Zobaczmy, co nas czeka za tym portalem. Okej. Mamy tam jakiegoś gościa z RPG-iem. Zdaje się, że nas nie zauważa. I to bardzo dobrze. Ale nie będziemy ryzykować i nie będziemy podchodzić bliżej. Chociaż czekajcie, zobaczymy. Okej. Spróbujemy się zagrać na tyle, żeby dostał w głowę. Ale nie wiem, czy nam się to uda. Cholerna przyroda. Cholerna zona. Dobra. Spokojnie, zaraz wycelujemy. Dobra, pięknie. Zostawił nam broń jeszcze, bardzo dobrze. Ale i tak chyba nie będziemy już brać tego RPG-a. Dobra, co on miał przy sobie takiego? Apteczkę. I granat. Natomiast czy on miał coś, cokolwiek? Nie miał. Po prostu pusta wyrzutnia. Dobra, idźmy dalej. Okej, dobra, gdzie tym razem nas wywaliło? Rozeznajemy się w sytuacji. Okej, tam na pewno nie musimy iść. Dobra, zobaczmy, co jest tutaj za rogiem. Dobra, z tym panem sobie poradziliśmy dosyć szybko. Aczkolwiek przyznam, że trochę mnie wystraszył. Zobaczcie, jak to ciekawie wygląda. Z jednej strony paląca się elektrownia, z drugiej strony portale. O, tam byliśmy, zdaje się. Tak jest. O ty. No dobra. Trochę to uciążliwe, że nie można biegać w tej zbroi. Ale cóż, trzeba sobie poradzić. Dobra, czy byśmy musieli wykonać skok wiary? O tak, chyba na to wygląda. O nie, ktoś już nas zauważył. Dobra, zanim skoczymy, zanim damy się pożreć temu portalowi, zobaczymy, kto do nas strzelał. Oni są pewnie tam. Ach, i strasznie irytujące są te wstrząsy. Tam jest, dobra. Dobra, dobra, niech tylko skończy. Dobra, ściągnęliśmy go chyba tak. Ja tylko się jeszcze upewnię, że na pewno tędy mamy iść. Chociaż tam już nic nie widziałem takiego. Tam nie było żadnej wyrwy w tym ogrodzeniu. Nie, okej. No cóż, musimy swój los zawierzyć. A właściwie bohater musi zawierzyć swój los mi. Okej. Czy bez sprintu uda nam się tam... A, dobra. Zgasimy może latarkę. Chociaż to już i tak pewnie nic nie da, ale spróbujemy. No dobra, gościa nie ma. Ja poczekam na zakończenie tych wstrząsów i wskoczymy. Dobra, jeszcze tam jest, ale dobra, już nieważne. No to co? Jedziemy. Okej. No dobra. Czyli jednak trzeba było skakać ze sprintu. Teraz nie wiem, jak się tam dostaniemy na górę, ale musi być jakaś droga. To będzie ciężkie. Ledwo gościa widzę, pewnie wy też nie. Dobra, dostał. Okej, jak my mamy się teraz wdrapać tam na górę? Pozostaje nam chyba tylko tutaj zeskoczyć. Albo w jakiś sposób przejść po tych rurach tam. Być może ten teleport nas uratuje. Kurczę, ale to bardzo niedobrze, bo wygląda na to, że będziemy musieli ściągnąć nasz kombinezon.
tu widzę cały czas, jakby powietrze falowało. To niedobrze. Ale okej. Nawet nie wiem, czy idziemy w dobrą stronę. Dobra, to może być obszar bardzo, bardzo niebezpieczny. I mam nadzieję, że to przeżyjemy. O! O, ho, 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 ho. Gdzie on był? Gdzie on był? Nie widziałem go. Dobra. Okej. Nie jest łatwo być stalkerem. A zwłaszcza takim, który wdarł się na teren monolitu. Dobra, czy tam kogoś widziałem? Nie. On strzelał gdzieś stamtąd. Kurde. I cały czas słyszę. Gdzieś tam ktoś jest. Okej. No to jesteśmy tutaj. To chyba będzie dobra droga. Chociaż tam jeszcze jakoś prowadzi. O, czekajcie, czekajcie. To on jest gdzieś tam. Dobra. Przepraszam was, jeśli nic nie widzicie, ale w tym momencie wolę faktycznie, jeżeli to zdaje rezultat, to wolę nie włączać latarki. Jeśli dobrze pamiętam, gdzieś tutaj chyba jeszcze pijawka się jakaś kręciła. Ach, trzeba szybko uciekać. Tak szybko, jak tylko możemy. A za szybko nie możemy się poruszać, niestety. Ale nie chcę też wyrzucać tego kombinezonu. O nie, o nie, 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 nie. Okej, tu gdzieś drabina była. Jest, jest, jest. Szybko, szybko. Nie, to nie drabina, kurczę, to jakaś antena. Cholera, gdzie my teraz wdepliśmy? Jak stąd wyjść? Jak stąd wyjść? Wiecie co? To chyba jednak... No dobra. Dobra, to nas chyba zabije. Okej. No trudno się mówić. Trzeba będzie po prostu bardziej przemyśleć swoją drogę i swoją strategię. Dobra. Zaczynamy stąd. Okej. I znów mamy jego mościa z wyrzutnią. Dobra, zbliżymy się i... Bum! Cudownie. Pokaż, czy masz coś innego, czy nie. Nie, ale to sobie weźmiemy. Zostanę na razie przy snajperce jednak. Sprawdzę tylko, czy mamy jakąś inną amunicję. Mamy, oczywiście, że mamy. Tylko cały czas nie wiem, czym one się od siebie różnią. Jest to nabój snajperski. I tańsza wersja naboju przeciwpancernego, przepraszam. Raz najmocniej. A, tutaj zaraz będzie ten snork. Więc nie będę na niego tracił amunicji snajperskiej. Okej. I tyle go było. Jakby teraz wykombinować, żebyśmy skoczyli do tego portalu. Tak mnie zastanawia, czy... O, ty dziadu. Wystraszyłeś mnie. Masz za karę. O, tych apteczek niewiele mamy. Naprawdę? Naprawdę oni są tacy celni z takiej odległości? Nie wiem, czy ktokolwiek by trafił z takiej. Ojej. Są uciążliwi, a wolałbym się z nimi rozprawić zawczasu. Ojej, taka odległość, że naprawdę niewiele widać przez mgłę. Aha.
Dobra, wiecie co? Zobaczymy. Spróbujemy wskoczyć w portal. Dobra, udało się. I wróciliśmy? Nie, nie wróciliśmy. Dobra, tam jest następny. O ty! Nie, to jest niesprawiedliwe. Okej, dobra, czyli trzeba się z... A nie wiem nawet, gdzie my jesteśmy. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Okej, próba trzecia. Idźmy zatem. Oby nas tylko nie zauważył, bo już wiem, do czego jest zdolny z tym RPG-iem, a że my nie mamy dokąd uciec, to może nas być szybki koniec, jeżeli nie trafimy. Ale dobra, wyszło. Czyli trzeba się jednak z tamtymi rozprawić. Ojej, dobra, przeczekam te wstrząsy. Naprawdę utrudniają grę. Jest to bardzo nieprzyjemne. Dobra, tutaj powoli sobie wyczajmy tego. Okej, i dobra, i teraz tutaj też będzie się ukrywał. I już teraz o nim pamiętam. Okej, poszło bez problemu. I powróćmy do naszej snajperki. Chyba że, czekajcie, czekajcie. W końcu mamy tego Gaussa. Więc można by zrobić z niego użytek. Gdzie oni są? Tam widzę go. No, chodź tu, pokaż się. Dostał w łeb i przeżył. Teraz już nie przeżył. Okej, te wstrząsy chyba coraz częściej się zdarzają, albo mi się tak wydaje. Dobra, gdzie on jest? Tam. Zatrzymaj się na moment. Dobra. I poszedł. Jeszcze się upewnimy, czy tutaj kogoś nie ma. Jest. Okej. Unieszkodliwiony. Ktoś jeszcze? Nie, to chyba wszyscy. Okej. Zatem, żeby już nie zaczynać od nowa, ja tutaj zapiszę grę. Dobra, ruszajmy zatem kolejny raz w paszczę tego portalu. Nie, tylko nie wstrząsy. Tylko nie wstrząsy. O, jeju, jeju. Stój. Stójżesz. O kurde. Dlaczego oni mnie widzą? O tak, to było cudowne. Stój, stój. Dobra, poradziliśmy sobie z nimi. Jest okej. Uleczmy się zatem i ruszajmy dalej. A wiecie co? Gauss jest jednak wolną bronią. O kurczę, tutaj trzeba uważać, to chyba wybucha. Całkiem to możliwe. Co miałeś, kolego? Co miałeś ze sobą? Dobra. Nie, ja poczekam. Niech te wstrząsy ustaną. Napijemy się wody. Okej, ruszajmy dalej. Noż. Cholera jedna, no. Gdzie oni są? Tam gdzieś. Dobra. Jeden ściągnięty. A to my stamtąd skoczyliśmy. Dobra. Gdzieś jeszcze tutaj był. Tam jest. Coś za szybko mu się ładuje, Gauss. I to mi się bardzo nie podoba. Ale nie od dziś wiadomo, że
komputer lubi oszukiwać w grach. Dobra, jak my to teraz mamy przejść? Może wskoczyliśmy w zły portal? Nie, tutaj coś jest, tu jest drabina. I podejrzewam, że po tym musimy wskoczyć. Naprawdę? A ta drabina się gdzieś tam nie urywa? Okej, daliśmy radę. Bez problemu. Tutaj jeszcze możemy zejść. Czy coś tutaj jest? Czy znowu zgniemy? Tak, tu nie wchodzimy. O nie, o nie. Właś. Dobra, nauczka i notka, żeby tu nie schodzić. Zejście równa się śmierć. Przynajmniej w tym miejscu. Dobra. Zaraz zobaczymy. Może będzie miał broń w lepszym stanie. Nie. Okej. Dobra, w takim razie gdzie teraz mamy iść? Znowu musimy zrobić rozpoznanie. Wiecie co? Chyba musimy jednak tam zejść. Okej. To jest bardzo niedobre. To jest bardzo niedobre, bo nie wiem gdzie. Zobaczmy sobie może mapkę, gdzie my jesteśmy. A to i tak nam nic nie da, bo nie mamy zaznaczonego celu. Okej. A tu mamy dosyć dużą połać tego terenu. I dlaczego tam się dzieją takie rzeczy? Dlaczego tam umieramy? Może jednak trzeba... Nie, no tam nie przeskoczymy. Tutaj już nie można wejść. Albo coś przeoczyłem, albo nie mam pojęcia. No nie, no dobra, zaryzykujemy, ale najpierw oczywiście zapiszę grę. Dobra. Ryzyk fizyk, schodzimy. Tylko bardzo teraz żałuję, że mamy ten kombinezon. I nie wiem, gdzie teraz mamy iść. W tamtą stronę nie pójdziemy. No dobra, spróbujmy. Chociaż, czekajcie, może tą drabiną spróbujemy. Nie, naprawdę, słuchajcie, nie wiem. Nie mam pojęcia, co tu trzeba zrobić, gdzie tu trzeba iść. Może po tej rurze w jakiś sposób się uda przedostać na drugą stronę. Albo i nie. A niestety nie, ona się tu urywa. Okej. Dobra, rozumiem, że musimy jednak zejść. To będzie bolesne, słuchajcie. To będzie bardzo, bardzo bolesne. Chyba, że... Czekajcie, dźwig? Nie, dźwig nas tutaj nie ratuje. Dobra. Bolało. Bardzo bolało. Strasznie szybko się tutaj męczymy. Nie tyle tracimy zdrowie, co właśnie wytrzymałość. Okej, to na pewno nie miało być tutaj. To na pewno miało być coś innego. Nawet nie wiem, gdzie ja idę teraz. Jakaś drabinka by się przydała. Halo. Coś, ktoś, pomoc. Byle nie kulka w łeb. O, jasna cholera. Drabina, szybko. O nie. O kurde. Dobra. Może jakiś... Okej, przeżyliśmy. Dobra, czyli wystarczy... wystarczy wejść nad poziom terenu. Dobra, nawet nie wiem, gdzie jesteśmy, słuchajcie. Nie, tylko nie znowu to. Dobra, jesteśmy na jakimś dźwigu. Może dzięki temu będziemy mogli zobaczyć, czy gdzieś nie ma jakiejś... jakiegoś miejsca, do którego mogliśmy się udać. Nie, tam wyżej nawet nie wejdziemy. Okej, słuchajcie, no to chyba utknęliśmy w jakimś punkcie. W mało ciekawym punkcie przede wszystkim. Okej. Dotarliśmy aż tutaj. Znaczy, mamy iść dalej, czy gdzie mamy iść, tego nie wiem. Chyba trzeba będzie się nad tym solidnie zastanowić. A może mamy iść tam do anten?
Słuchajcie, może tak. No dobra, ale trzeba się będzie zastanowić i zobaczymy się i usłyszymy w następnym odcinku, także póki co trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!